Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj taki odcinek, w którym chciałem pokazać, jak działają optymalizatory, na przykład marki Huawei. Mój falownik jest z Brookbet PV, czyli hurtowni fotowoltaicznej. Moduły są z Brookbetu i zaraz będę mówił, co i jak, więc tak, popatrzmy sobie. To jest wszystko jeden wysokonapięciowy string. Jak wiadomo, gdy chcemy łączyć moduły w szereg, no to musi mieć dopasowanie prądowe. Napięcia mogą się różnić, nie ma problemu. Natomiast prąd, czyli ilość amperów, musi płynąć przez każdy moduł taka sama. No tak to po prostu działa w przypadku prądu, inaczej działać nie będzie. No i co jeśli nie mamy optymalizacji? Jeśli mamy nie opt niezoptymalizowaną instalację, to yy, sprawa wygląda tak, że Moduły, które miałyby produkować mniej, po prostu są wycinane. Ewentualnie, jeśli to jest nieduża różnica, to cała instalacja dopasowuje się do najsłabszego ogniwa. Zresztą stare moduły w ogóle zawsze tak działały, że dopasowały się do najsłabszego ogniwa. Teraz nowsze mają już takie bypassy, że gdyby ten moduł miał całą instalację blokować, no to po prostu się wytnie i nie będzie psuł roboty jednym słowem. Natomiast no, jeśli on miałby produkować pół prądu, no to nie będzie produkował wcale. Znaczy połowę energii. Dobra, no i teraz popatrzmy. Mamy teraz się taką sytuację, że mamy ładne słońce, no ale jak to u mnie, dużo zacieni. No i popatrzmy na takich rekordistów. Tutaj zazwyczaj ten moduł jest najlepiej doświetlony i dosłoneczniony. Mamy output power 217,5 W. Teraz produkuje. Wchodzi do niego 33,3 V i wychodzi 30,4 V. I wchodzi do niego 6, V. 66 setnych ampera niestety nie jest tutaj nigdzie napisane ile wychodzi teraz z niego amperów więc to trzeba sobie policzyć oczywiście to tak moim tutaj hałpniczym sposobem no ale przedzielimy 217,5 to jest output power przez output voltage czyli 30,4 czyli 217,5 217,5 dzielone przez 30 jak to było mówiłem już zapomniałem 30,4 30,4 no i teraz widzimy, że tutaj przez ten element instalacji konkretnie przez optymalizator bo to optymalizator teraz e, pracuje w tym szeregu płynie nam 7,15 ampera no i teraz zasadniczo żeby te 7,15 ampera płynęło w całej instalacji to musi płynąć przez każdy moduł. No ale wiadomo, że moduły tutaj różnie pracują, różnie są zacienione. No i teraz weźmiemy drugą skrajność, czyli tutaj taki najgorzej zacieniony moduł. Tu jest moduł e, ten, który jest zasłonięty przez dom. On dopiero około godziny 13 będzie widział słońce, do tego jest na płasko, więc tutaj no te moduły to bardziej służą jako dach niż jako producenci. No ale mniejsza o to. Widzimy, że on daje tylko 11 w na ten moment tylko 1,6 V. Jest, a to dlatego, żeby amperów było więcej. No i przedzielimy sobie to i zobaczymy, co tu z tego wychodzi. 11,4 podzielimy przez 1,6. No to oczywiście jakieś przybliżenie jest. 11,4 dzielone przez 1,6. No i co nam z tego wychodzi? Wychodzi nam 7,125 ampera. No i widzimy, że ten moduł, który tutaj praktycznie nic nie produkuje, przepuszcza przez siebie a w zasadzie przez optymalizator 7 ponad 7 amperów. I ten najlepszy e, też przepuszcza przez siebie 7. Dlatego tak ważne jest, żeby, mając instalację, no w ten sposób, jak to się robi, czyli szeregowo, było dopasowanie prądowe. Napięciowe niekoniecznie musi być, co widać na załączonym przypadku, natomiast prądowe musi być. No i optymalizatory co robią? No, robią to: to są przetworniki DC-DC. Robią e, tak, żeby z każdego, żeby przez każdy element tej układanki płynęło. Dokładnie tyle samo amperów. Robią to oczywiście kosztem voltów, no bo jak można tak bardzo, bardzo skrótowo przybliżyć, volt razy amper to się równa wat Czyli jeśli mamy różne produkcje, różną ilość watów z każdego modułu, no to możemy sobie tak tutaj voltami, amperami manipulować, żeby te ampery były sobie równe, a wolty w szeregu nie muszą być sobie równe. No i wtedy produkujemy tyle, ile się maksymalnie da z danej instalacji wyciągnąć. W normalnym przypadku, bez optymalizacji oczywiście te wszystkie moduły nie produkowałyby nic. No nie są to wielkie wartości, no bo tutaj mamy raptem 40 kilka watów, no może do 50 watów to dojdzie, no ale 50 watów przez ileś miesięcy w roku, u mnie to nie produkowałoby przez większą część dnia, no to generalnie myślę, że produkcja tu z tego jednak jakaś w skali roku wyjdzie. No można to Pomnożyć, niech, niech mi było tylko 100 dni e, takich słonecznych. Mamy tutaj e, w ciągu dnia 50, no z 5 godzin, czyli 250 watów, e, razy 100 to mamy 5000 watów, czyli 25 kilowatogodzin, tak? Jeśli dobrze mówię, jak coś pomyliłem, to mnie oczywiście poprawicie w komentarzach. No niby niewiele, ale to jest taki przypadek, że te moduły faktycznie tu niewiele produkują. Natomiast mamy tu moduły takie, które są. Częściowo zacienione. Zaraz tu może jakiegoś takiego egzemplarza znajdę. Ten na przykład produkuje teraz 140 W, a ten tu u góry 217. No i teraz pytanie: jak by to zadziałało? Czy on by został całkowicie wycięty? No jeśli by był całkowicie wycięty, to byśmy stracili na tym module 140 W, a z drugiej strony, jakby nie był wycięty, no to ten mógłby oddawać tylko 140 W, czyli byśmy tutaj tracili jakieś 80 W. Tylko patrząc na te dwa. Moduły. Także myślę, że u mnie to generalnie będzie robić dobrą robotę, ta optymalizacja, no bo tu jest dość szczególne miejsce, dość szczególny dach i dużo zacienień, las, jaskółka, kominy, więc myślę, że u mnie to się może sprawdzić. Natomiast, wiadomo, trzeba uczciwie powiedzieć, każdy taki przetwornik DCDC -DC to są jakieś straty, więc nie same plusy są z tej optymalizacji, są i minusy. No i kolejnym takim tutaj powodem, że optymalizację warto mieć, no to jest to, że gdy falownik nie pracuje, to z dachu schodzi 0V, czyli tu jest całkowite bezpieczeństwo. Jakiś, jakaś, jakiś wypadek, coś się dzieje, przyjeżdża straż pożarna na skrzynce, która jest w płocie, wyłączy sobie zasilanie AC i w tym momencie natychmiast nie ma żadnego zasilania DC, czyli budynek jest całkowicie bezpieczny w przypadku jakiejś tutaj awarii. Fajna rzecz jest taka, że Tutaj to już jest funkcja falownika, że gdyby się łuk elektryczny pojawił, no to oczywiście też produkcja zostanie przerwana i też wtedy dzięki tej optymalizacji mamy natychmiast 0 V. Też jest to bardzo y, fajna rzecz. No i najfajniejsza według mnie to jest to, że mamy pełną kontrolę. Jeśli widzimy, że dane moduły pracują w pełnym nasłonecznieniu, no to możemy sobie je z sobą porównywać. No myślę, że te teraz u góry mają idealne warunki. No to widzicie, że tu jest 217 W, a tu jest 216 W. No przy w przypadku takim że gdybyśmy nie mieli y, optymalizatorów no nie wiemy co się dzieje. Ja tutaj jeden mam taki moduł z tych starych, będę musiał go poobserwować, bo on generalnie odstaje. I nie wiem czy to kwestia cieni, no bo popatrzcie, tutaj jest moduł, y, on jest pomiędzy dwoma modułami i tak wychodzi, że ten na środku, nie wiem z jakiego powodu, zazwyczaj produkuje gorzej niż te po bokach. No teraz popatrzmy, tu jest 52 W, ten jest akurat 81 W. Ale tu jest 94W, także tu na, na przykładzie, w tym momencie to jest zły przykład, bo tu akurat jest zacienienie. Ale gdybyśmy dali tutaj e, na przykład w skali miesiąca, znaczy miesiąc się dzisiaj zaczął w skali roku, no to popatrzcie co się dzieje. Tu już widać ewidentnie, że ten moduł wyprodukował 13, to są te moje stare moduły, ten wyprodukował 13, a ten wyprodukował tylko 12, więc ja go tu troszkę podejrzewam o jakiś kłopot, no i zobaczymy i będę go dalej obserwował. Gdyby coś było nie tak, no to gwarancja jest od tego, żeby z niej skorzystać. Także mam wrażenie, że, że ten tutaj troszkę odstaje. Muszę poczekać na czerwiec, gdy Słońce będzie tak usytuowane, że nie będę miał żadnych wątpliwości, że jakiś mikrocień, jakiś mikrogałązek skądś się pojawia. No i wtedy poczynię dalsze obserwacje i będę opowiadał, co to się w ogóle e, dzieje. Z takich jeszcze ciekawostek. Wczoraj zaobserwowałem, że na przykład ten moduł może być tutaj tak delikatnie zacieniony, no i produkuje połowę tego, co na przykład te moduły, które nie są w ogóle zacienione. No i teraz, właśnie pytanie, też do Was pytanie, jak ktoś tu ma taką informację, jakby się taki moduł, który produkuje połowę, zachowywał w takim stringu? Czy on by się zachował tak, że się wytnie? To by było w sumie optymalne. Czy taki jeden moduł w stringu, który połowę produkcji ma z powodu jakiegoś mikrocienia, po prostu spowoduje, że cała instalacja pójdzie połową mocy? Eee, no jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to wygląda, no ale nie będę tutaj odpinał optymalizacji, nie będę tego przepinał i testował. Nie mam ku temu tu warunków ani uprawnień, żeby się takimi rzeczami zajmować, natomiast myślę, że ktoś się znajdzie, kto takie eksperymenty robił. Niech da znać w komentarzach, będę, eee, będę bardzo wdzięczny a i jeszcze tutaj na koniec robiłem takie różne eksperymenty więc jak ktoś jeszcze nie ma za dużo mojego gadania to może obejrzeć drugą część filmu i tam pokażę właśnie różne przypadki i co się tu na tym moim dachu działo no i szybki rzut oka co tu się dzieje widzieliście przed chwilą taki cień na dachu i od razu widać że ten moduł tutaj gorzej sobie radzi 217 ale tutaj najlepszy regorciści są oczywiście u góry 260 watów a popatrzmy teraz na te na daszku. Tutaj one są prawie na płasko, więc kąt jest bardzo niedobry. I jestem mile zaskoczony. 230 W, ten ostatni, 226 W ten, 225 W ten, a ten, który miał zacienienie, przed chwilką miał 100 W, ale zanim uruchomiłem OBS-a to już jest 200 W. Czyli prawdopodobnie właśnie zniknęło to zacienienie. Także takie minimalne zacienienie połowę produkcji odbierało temu modułowi, na który teraz aktualnie patrzymy. Tutaj macie generalnie produkcję z dzisiaj, czyli mamy tutaj 0,3 kWh na tych bifacjalnych, które dopiero co zobaczyły słońce i prawie 1 kWh na rekordzistach. Przy czym tutaj ten zestaw 4 na 3 to są nowe moduły, ten pojedynczy tutaj to jest też nowy moduł, a to są tutaj. Te 9 sztuk to są moduły stare. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w tym miesiącu. I tutaj znowu mamy rekordziści, oczywiście na dachu, i nowe moduły. Wyprodukował najlepszy ponad 12 kWh w tym miesiącu. Natomiast najgorzej wychodzą te na daszku, no ale one dopiero około 13.00 widzą pełne słońce, więc nie ma co się dziwić. To i tak jestem mile zaskoczony, że to w ogóle coś produkuje, gdybym na dachu zrobił blachę, to nie produkowałaby nic, a zamiast blachy mam moduły, zawsze coś wyprodukują, a najgorszy moduł, no najgorszy to oczywiście któryś z tych starszych, bo starsze przypomnę są 320 watopików. no i oczywiście na dole, bo na dole więcej zacienień, także 8,4 to jest tutaj najgorsza produkcja, a najlepsza, no to jest 1256. A popatrzcie na same nowe moduły, mamy 1256, najlepszy, a ten najbardziej zacieniony 9,6. No tak to w lutym wygląda. No i co się dzieje? Te na dachu już dzisiaj wyprodukowały 0,66 kWh. Aktualnie 270W ponad produkują. A popatrzmy na daszek. No na daszku Szału nie ma. 125W, chociaż jak na jedną trzecią zacienienia, to i tak uważam, że jest w porządku. Bo zacienione moduły z produkcją to tak różnie. Popatrzmy na kolejny. Kolejny troszkę więcej zacieniony: 123W. Kolejny jeszcze troszkę bardziej zacieniony: 113W. I ostatni, najbardziej zacieniony. Tylko 28W, czyli jest tu jakiś klucz do tych zacienień. Potrafi sobie ten moduł działać całkiem nieźle, jak jest częściowo zacieniony. Ale jest jakiś tutaj punkt krytyczny. Bo przed chwilką patrzyłem, to te dwa yy, górne, że tak powiem, były zdecydowanie gorzej. Teraz, gdzieś jak przejdziemy tą jedną trzecią, to zaczyna się fajna produkcja, znaczy fajna. No w porównaniu z tym, że tu mamy 28 watów, a tutaj mamy 125 watów, a zacienienie jest no tylko minimalnie różne, to, to coś tu się dzieje ciekawego. No i ten najgorszy moduł aktualnie pracuje na natężeniu niecały amper. No i gdybyśmy tutaj mieli brak optymalizacji, a ten moduł by się nie wyłączył, nie byłoby obejścia diodami obejściowymi, no to mielibyśmy 1 amper na całym stringu. No byłoby to całkowity bezsens, no bo wtedy byśmy mieli z całej instalacji może Kilowatt pi razy drzwi a teraz mamy chyba z 6 z tego co patrzyłem. Natomiast no jakbyśmy go wycięli całkiem, no to stracilibyśmy 28 w czyli niby nic. No ale już popatrzmy na taki moduł, który ma tutaj aktualnie 113 w produkuje i tu mamy 3 A. No to gdyby on był w produkcji, no to mielibyśmy tutaj no może z 2 Kilowaty na całej instalacji. No, a gdyby go jednak wycięło, no to tracilibyśmy 100 watów. A że mamy tu trzy takie moduły, no to tracilibyśmy ponad 300 watów. Także optymalizacja jakiś sens ma, ma też jakieś straty, ale myślę, że cokolwiek to będzie można powiedzieć po roku. Najfajniejsze jest to, że ja teraz sobie tu patrzę na ekran i dokładnie mogę widzieć, co się dzieje ile który moduł produkuje. I na dachu, jak te moduły ogólnie sobie radzą. A jak zawsze, bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!